Proszę Państwa, ja się nazywam Marek Demiański. Chciałbym Państwu króciutko opowiedzieć o tym, o właściwie historii poznawania struktury Wszechświata. Pytanie o to, jak Wszechświat wygląda, nie tylko w takim sensie astronomicznym, ale co tam jest na niebie, pojawiło się pewnie tak wcześnie, jak wcześnie na tej Ziemi pojawiła się rozumna istota i spojrzała na nocne niebo. Otóż dzisiaj jest pochmurnie nad Krakowem i wobec tego niestety nie będę w stanie Państwa zaprosić na taki pokaz tego, co na niebie widać. I wobec tego pokazuję Państwu, jak będzie wyglądało niebo nad Krakowem dzisiaj o godzinie 21. Czyli jeżeli Państwo będziecie mieli takie szczęście, że się akurat przejaśni i będą widoczne gwiazdy, to co Państwo zobaczycie na niebie, to będzie taki obrazek. Otóż oczywiście ten obrazek wisiał nad nami i nad naszymi przodkami od bardzo, bardzo dawna i nic dziwnego, że od bardzo, bardzo dawna, od tak dawna, jak jesteśmy tylko w stanie sięgnąć do jakichkolwiek źródeł pisanych, od sumeryjskich zapisków i wcześniej, pytanie o to, co to jest, co wisi nad nami, już się wtedy pojawiało. I teraz, jeżeli się w to wpatrzeć, to oko ludzkie znowu dzięki takim ewolucyjnym własnościom ma niezwykłą zdolność kojarzenia kształtów. I wobec tego oczywiście trudno teraz prześledzić, jak to się rozwijało, ale na różnym etapie rozwoju tych bardzo dawnych cywilizacji tym kształtom, które Państwo tutaj widzicie, przypisywano, kojarzono z różnymi obiektami. Może pokażę kilka. No to jest taki bardzo charakterystyczny, to każdy pewnie potrafi rozpoznać taki kształt na niebie. No i temu przypisano niedźwiedzicę. Taki piękny obrazek tej konstelacji. Może następne. To też jest taki fragment i taki zbiór gwiazd, który no pewnie każdy potrafi na nocnym niebie rozpoznać. Tu może warto wspomnieć o tym, że no niestety te obrazki takie, które Państwu pokazuję, niedługo będą właśnie pokazywane tylko na takich slajdach albo tylko w planetarium, dlatego że niebo znika. Niebo znika dlatego, że jest coraz więcej światła i w dużych miastach właściwie nieba poza Księżycem i kilkoma bardzo jasnymi planetami albo gwiazdami zupełnie nie widać. No i teraz tej konstelacji astronomowie w dawnych, bardzo greckich czasach przypisali mitologiczną postać Oriona. Otóż pytanie oczywiście pojawiło się natychmiast, co tam jest dalej? Ta sfera gwiazd, możemy wrócić do tego pierwszego obrazka, jeszcze tego pierwszego, o tego. Czy to jest wszystko? Czy tam jest jeszcze coś, czy tam jest jakaś głębia, czy tam coś jest dalej? Otóż na to pytanie przez bardzo długi okres czasu nie potrafiono sobie odpowiedzieć i wobec tego, przeklikajmy, i wobec tego Grecy, a później przez całe właściwie średniowiecze panowało przekonanie, że te gwiazdy, które widzimy na nieboskłonie, tworzą są takimi punkcikami na kryształowej sferze wiecznej, niezmiennej. I oczywiście te konstelacje, które widzimy, służyły również do orientowania się, a obiekty, które zmieniają się w czasie, takie jak Księżyc bądź położenia planet, służyły za pierwszy taki bardzo dość dokładny zresztą zegar.
Otóż sytuacja zaczęła się zmieniać dramatycznie, kiedy Galileusz, wkładając dwie soczewki bardzo prymitywne do takiego drewnianego tubusiku, który istniał w tych czasach Galileusza, ale z niewiadomych powodów. W Holandii to urządzenie już było właściwie powszechnie dostępne, ale Holendrzy wykorzystywali to do obserwacji sąsiadów, do obserwacji horyzontu, do obserwacji obiektów na morzu bardzo dalekich. Natomiast Galileusz wpadł na taki genialny pomysł, żeby korzystając z tej bardzo prostej lunety popatrzeć na niebo. I to, co zobaczył Galileusz, to można byłoby znowu tutaj opowiadać właściwie godzinami. Ja chciałbym się zająć wszechświatem, wobec tego przeskakujemy. To jest, proszę Państwa, moment, kiedy tak naprawdę odeszliśmy od obserwacji astronomicznych tego dalekiego wszechświata, korzystając z znakomitego instrumentu optycznego, jakim jest nasze oko, do wspomagania naszego oka w celu widzenia coraz to dalszych, słabszych obiektów. I już o to, co zrobił Galileusz, pokazało, jakie są możliwości. Otóż patrząc na takie wyiskrzone gwiazdami nocne niebo, gdybyśmy nie mieli nic innego ciekawszego do roboty i próbowali zliczyć, ile jest tych punkcików, to z takich dobrych miejsc, gdzieś tam głęboko w górach, gdzie jest zupełnie ciemno, no młode oko w szczególności mogło się doliczyć do około 6000 takich punkcików. Otóż Galileusz, korzystając z tego prymitywnego wspomożenia oka, pokazał, że tych obiektów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. On się oczywiście nie miał czasu na to, żeby usiąść i zacząć liczyć, ale w każdym razie od razu było widać, że to niebo jest znacznie, znacznie bogatsze. I następny krok, jaki zrobił Galileusz, to popatrzył i próbował zorientować się, jak te gwiazdy są rozłożone na sferze niebieskiej. I doszedł do wniosku, że to, co widzimy, w szczególności w późnych okresach naszego letniego nieba, ta smuga gwiazd ciągnących się powszech nieba, to jest ogromne skupisko gwiazd, które teraz nazywamy Drogą Mleczną. I znowu przez prawie 300 lat uważano, że to jest wszystko, cały wszechświat, macie Państwo tutaj na ekranie w tej chwili. Otóż to była już bogata, bardzo bogata struktura, dlatego że gdyby usiąść znowu i tak zacząć liczyć, ile tutaj jest gwiazd na takim niebie, to okazałoby się, że no tego jest około 120 miliardów. 120 miliardów. Czyli ta nasza galaktyka, nasz podstawowy kosmiczny dom, to jest to właśnie takie niezwykle bogate skupisko gwiazd, które w pierwszym przybliżeniu znakomicie przypomina dysk. Bardzo płaski, spłaszczony dysk. Tu no, gdzieś, prawda, jest Słońce, ale uciekamy dalej, bo nas interesuje struktura Wszechświata. Otóż następny krok został zrobiony, proszę Państwa, dopiero w roku 1923. Tak naprawdę poznawanie dalekiego Wszechświata zaczęło się od roku 1923, kiedy Edwin Hubble, amerykański astronom, którego Państwo tutaj widzicie, korzystając z największego wówczas optycznego teleskopu o średnicy zwierciadła 2 metry, zauważył, że mgławice, które uważano za obiekty, które są złożone z takiego świecącego gazu, tak naprawdę są złożone z gwiazd i korzystając z tego, że w takiej mgławicy Andromedy był w stanie wypatrzeć gwiazdy, które znamy tu na Ziemi, w naszej galaktyce, był w stanie ocenić odległość do tej mgławicy i okazało się, że ona się znajduje daleko, daleko, daleko poza granicami naszej Drogi Mlecznej i w ten sposób otworzył nam, proszę Państwa, okno na wielki, wspaniały wszechświat, który poznajemy do dzisiaj.
Można kilka, proszę Państwa, slajdów pokazujących galaktyki, które widzimy na niebie. No jedna taka, która się ustawiła w ten sposób, że patrzymy na płaszczyznę dysku galaktycznego, widać wyraźnie ramiona spiralne i widać bardzo wyraźnie centralne, bardzo jasno świecące jądro. Można poprosić o następne. A to jest inna galaktyka o troszeczkę innym kształcie, ale proszę pamiętać, że każda taka galaktyka to jest układ gwiazdowy i zawierający również dużo gazu i pyłu, który jest złożony w przybliżeniu z około 120 miliardów gwiazd. Takich galaktyk, proszę Państwa, może następne, to jest najdalsza część Wszechświata, jaką się udało do dzisiaj sfotografować. To jest zdjęcie, które zostało zrobione przez satelitarne obserwatorium Hubble'a. Przez 2 tygodnie ten teleskop wpatrywał się w jeden obszar na sferze niebieskiej i dzięki temu można było zauważyć, jak Państwo widzicie tutaj na tym zdjęciu, astronomowie zidentyfikowali do dzisiaj ponad 3000 galaktyk. A obszar nieba, który widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie, to jest mniej więcej 1/1000 powierzchni tarczy Księżyca w pełni. No i teraz na podstawie o takich zdjęć można oszacować, ile jest tych galaktyk we Wszechświecie. Otóż tych galaktyk we Wszechświecie jest znowu, no nikt tego nie zliczył tak naprawdę, ale rząd wielkości no 100-150 miliardów galaktyk. Każda z takich galaktyk składa się mniej więcej ze 120 miliardów gwiazd. Także no widzicie Państwo od razu skalę tego Wszechświata. To jest praktycznie rzecz biorąc niewyobrażalne. No i oczywiście natychmiast pojawiło się pytanie, jak te galaktyki rozłożone są w przestrzeni. Pierwsza taka mapa rozkładu galaktyk na sferze niebieskiej pochodzi od Edwina Hubble'a. To on zrobił taką mapę. Widać tutaj koncentrację galaktyk w pewnych wybranych obszarach na sferze niebieskiej. To, że nie ma nie widać nic właściwie w tej płaszczyźnie równikowej, to jest dlatego, że my patrzymy przez naszą galaktykę, która jest niestety strasznie zapylona i wobec tego tych galaktyk dalekich nie widać. Otóż to, co Państwo widzicie na tym zdjęciu, to jest rzut na sferę niebieską. To nie pokazuje tak naprawdę, jak te galaktyki są rozłożone w przestrzeni. No i to pytanie, które stawało się coraz to bardziej takie frustrujące, no astronomowie zaczęli analizować, oczywiście zaczęli to analizować obserwacyjnie. No po pierwsze dzięki temu, że od czasów Hubble'a do dzisiaj znacznie wzrosła możliwość teleskopów obserwacyjnych, możemy patrzeć na fragment nieba i obserwować, jak wygląda rozkład światła. No i tu, jeżeli się wpatrzeć, to widać, że są takie obszary, gdzie galaktyk prawie że zupełnie nie widać. Natomiast otoczenie takiej pustki, jak ją teraz nazywamy, to jest no, takie gęste skupisko galaktyk. Może następne. Otóż następny krok został zrobiony tak naprawdę bardzo niedawno, bo dopiero 35 lat temu. Astronomowie zapytali, no dobrze, a teraz jak będzie wyglądał ten rozkład galaktyk nie w rzucie na sferę niebieską, tylko w przestrzeni. I wobec tego trzeba było dodać jeszcze jedną współrzędną, jeszcze jedną informację o tym, gdzie ta galaktyka się znajduje. Nie tylko jej współrzędne na sferze niebieskiej, ale również odległość. I wtedy, proszę Państwa, sam to doskonale pamiętam, dlatego że ten obrazeczek pierwszy raz widziałem w roku 1982.
1982. To był zbiór, jak Państwo widzicie, 1057 galaktyk, do których znaleziono dokładnie odległości i położenie o te liczby 16, 15 i tak dalej pokazują położenie na sferze niebieskiej. Znaczy ci, którzy to pierwszy raz zobaczyli, byli tym wstrząśnięci, dlatego że proszę się chwileczkę wpatrzeć w tą centralną część. Otóż ta centralna część, oni natychmiast to nazwali patyczak. To jest taka prawda, no istota pokazująca, bardzo przypominająca Homo sapiens, prawda? Taki galaktyczny, taki wszechświatowy. Później okazało się, że to jest bardzo duże skupisko galaktyk i taki kształt takiego rozciągnięcia jest związane z tym, że wprawdzie ten cały ogromne skupisko galaktyk bierze udział w procesie rozszerzania wszechświata, to jednak one między sobą również oddziałują, co zmienia ich prędkości. Wobec tego na tym diagramie ta wydłużona struktura jest związana z tym ruchem własnym. Można poprosić o następne, ponieważ to było takie niesłychanie intrygujące odkrycie. Wobec tego zaczęto to kontynuować i analizować, jak to wygląda, jeżeli prześledzimy znacznie większą część nieba. I tu, jak Państwo widzicie, widać taką jeszcze jedną strukturę, od razu rzucającą się w oczy. To jest taki długi łańcuch galaktyk. Astronomowie, korzystając z takich analogii, prawda, z tym chińskim murem, prawda, nazwali to wielką ścianą. Można następne poprosić. Teraz sięgamy jeszcze dalej. To jest przegląd robiony przez grupę astronomów z Wielkiej Brytanii w Australii, czyli część północnej sfery niebieskiej i część południowej sfery niebieskiej. Proszę popatrzeć, dzięki temu, że światło biegnie cały czas z tą samą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, patrząc i widząc obiekty bardzo dalekie, widzimy je również, jakimi one były wcześniej. Także światło potrzebuje dużo czasu na to, żeby dotrzeć do nas. I tu na tej osi, jak Państwo widzicie, to jest oś czasu. Ile czasu potrzebowało światło na to, żeby dotrzeć do tego centralnego punktu, do punktu naszej obserwacji? Z tego miejsca to są już 2 miliardy lat. 2 miliardy lat. Światło biegnąc cały czas z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest taki trójwymiarowy, już nie wrzucie na jedną płaszczyznę, tylko trójwymiarowy obrazek pokazujący, jak wygląda, jak intrygujący jest ten rozkład galaktyk w trójwymiarowej przestrzeni. Można poprosić o następne. To jest, jak wygląda to wrzucie znowu na sferę niebieską. Nie jest takie specjalnie interesujące, pokazuje, dlatego że tu widać cały wszechświat. Proszę Państwa, tu Państwo widzicie cały wszechświat. A może następne? A to, proszę Państwa, to jest też, widzicie Państwo teraz cały wszechświat, tylko że cofamy się do bardzo wczesnych etapów ewolucji wszechświata. Ten obrazek, który Państwo widzicie, ja zobaczyłem pierwszy raz półtora roku temu, także to jest świeżutkie. Tak wyglądał wszechświat, który taki niemowlęcy wszechświat, który miał zaledwie 300 tysięcy lat od momentu powstania, od momentu wielkiego wybuchu. Te różnice kolorów, które Państwo tutaj widzicie, kodują również różnice w rozkładzie gęstości. Ten wszechświat bardzo wczesny, no właściwie można powiedzieć, nie posiadał praktycznie rzecz biorąc żadnej struktury. Materia była rozłożona w tej przestrzeni prawie że równomiernie. Te różnice między tymi punkcikami, które są niebieskie na tym obrazku i takimi, które są pomarańczowe albo wręcz brązowe, to jest zaledwie
10 do minus 5. Czyli różnica w gęstości między takim obszarem, który jest chłodny, czyli gęstszy, takim niebieskim, a takim, który jest rzadszy, czyli cieplejszy, tym brązowym, to jest względna różnica 10 do minus 5. Bardzo regularnie. Ale dla nas, dla ludzi, którzy się interesują i próbują odpowiedzieć na pytanie, jak powstała struktura we Wszechświecie, to jest niesłychanie ważna informacja, dlatego że to są warunki początkowe. Początkowo ta materia była rozłożona w tym Wszechświecie bardzo regularnie. Można poprosić o następne. I wobec tego teraz, jeżeli puścimy promień światła przez tą ogromną strukturę, którą widzimy teraz, tych gromad galaktyk i galaktyk, to zgodnie z przepowiedniami Einsteina o tym, że promień świetlny powinien zostać zakrzywiony, przechodząc w pobliżu mas, możemy skonstruować mapę rozkładu materii we Wszechświecie. Całej materii. Nie tylko tej, która świeci, tylko całej. To znowu, co Państwo widzicie na tym ekranie, to jest cały Wszechświat. Można powiedzieć, poczuć takie wrażenie niedosytu, że po tym pierwszym obrazku, kiedy widzieliśmy wiele szczegółów, tutaj to wszystko jest bardzo rozmyte. Otóż, proszę Państwa, kosmologowie i astronomowie pracują nad tym, żeby ten obrazek zrobić bardziej interesującym i bardziej dokładnym, ale to te informacje, którymi dysponujemy teraz, na dzisiaj, są właśnie tutaj. Można poprosić o następne. Otóż, analizując takie obrazki, zachowanie się Wszechświata w tym czasie od momentu Wielkiego Wybuchu do teraz, okazało się, że Wszechświat jest zbudowany z trzech podstawowych elementów. Oczywiście standardowa materia, czyli my, standardowa materia, ale proszę Państwa, ta standardowa materia to jest zaledwie troszeczkę mniej niż 5% tego wszystkiego, co jest we Wszechświecie. Także nie chciałbym Państwa frustrować tą informacją, ale my, ta materia podstawowa, z której jesteśmy zbudowani i z którą mamy do czynienia na co dzień, to jest zaledwie 5% tego, co istnieje we Wszechświecie. Około 27% to jest tak zwana ciemna materia, co najprawdopodobniej cząstki, które nie zostały jeszcze odkryte. To, że to są cząstki, wnioskujemy z tego, że wiemy w tej chwili, jak ta ciemna materia gromadzi się wokół galaktyki, wokół gromad galaktyki, stąd wnioskujemy, że to są cząstki. Natomiast prawie 70% to jest tak zwana ciemna energia i tu nie chciałbym Państwa czarować, będę brutalnie szczery, tak naprawdę bardzo niewiele wiemy na ten temat, co to jest takiego ta ciemna energia. Czyli 70% tego, co jest tam, w tym dalekim Wszechświecie, to jest ciągle wielka niewiadoma. Można poprosić o następne. No i oczywiście teraz następny ważny etap. Zaczęła się rozwijać technika komputerowa. Zaczęliśmy mieć możliwości symulowania tego procesu powstawania struktury we Wszechświecie, korzystając z różnych modeli numerycznych. To, co Państwu pokazuję na tym slajdzie tutaj, to jest pierwsza taka symulacja, która została zrobiona na najpotężniejszej maszynie cyfrowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w późnych latach 60. Tu już widać tą strukturę, którą widzieliście Państwo z tych rzeczywistych przeglądach galaktyk. Obszary, gdzie galaktyk praktycznie rzecz biorąc nie ma i te powstające takie ściany albo jak my to mówimy teraz i jak Państwo zobaczycie za chwilę, włókna. Można poprosić o następne. A to jest model tego, jak taki rozkład materii we Wszechświecie może wyglądać. Jeżeli Państwo dysponujecie basenem wokół swojej willi albo wokół swoim osiedlu, to latem, jak się patrzy na dno takiego basenu, to można zauważyć o takie,
takie obrazki, prawda? To jest światło słoneczne załamujące się na niejednorodnej powierzchni wody tworzy takie zmyślne kształty. A teraz następne. No, teraz, widzicie Państwo, mamy coraz to większe, coraz to lepsze komputery i wobec tego możemy zacząć symulować rozkład materii już nie tylko w płaszczaków, ale również w trzech wymiarach. No i to jest pierwsza taka, jedna z pierwszych takich prób. Można poprosić o następne i możemy kliknąć teraz na to. To, co Państwo widzicie, nie, to trzeba cierpliwie doczekać, aż tam się pojawi strzałka na tym. Cierpliwie, tak. To, co Państwo widzicie, to jest struktura rozkładu materii w bardzo dużej skali. To jest o ten obszar tutaj, to jest miliard parseków, to są 3 miliardy lat świetlnych. 3 miliardy lat świetlnych. Czyli w tej skali ten rozkład materii, jeszcze raz trzeba kliknąć, ten rozkład materii, o zaraz się zacznie. Ten rozkład materii zacznie się zmieniać, przechodząc od tej bardzo, jeszcze raz, od tej bardzo dużej skali do skali coraz to mniejszej. Czyli zapraszam Państwa teraz na taką króciutką wyprawę po takim wielkim wszechświecie, od skal bardzo dużych do skal coraz to mniejszych. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak przechodzimy do tych skal coraz to mniejszych, to zaczynają się pojawiać takie struktury, które teraz widzimy na niebie i które kojarzą się z ogromnymi gromadami galaktyk. I proszę popatrzeć na strukturę rozkładu. Ona nie jest równomierna, widać wyraźnie, te włókna, o których mówiłem i o których wspominałem. Prócz tego, to co Państwo widzicie tutaj, to są nie tylko galaktyki, ale tutaj do tej symulacji takiego rzeczywistego rozkładu materii we Wszechświecie dodaliśmy tą ciemną materię. Czyli widzicie Państwo Wszechświat, który tak naprawdę, no to jest mniej więcej ta otaczająca nas grupa galaktyk w otoczeniu Drogi Mlecznej. Tak, proszę Państwa, w tej ogromnej, dużej skali wygląda Wszechświat. Czyli w małej skali jest bardzo niejednorodny. Ta materia jest pogrupowana właśnie w galaktyki, gromady galaktyk, włókna z ogromnymi pustkami między, a w dużej skali, jak się na to patrzy, to wygląda tak jak struktura tkaniny, prawda? Taka bardzo, bardzo równomierna, jak taka siatka. Prawda? Dziękuję.